Ogromnie zmieniła moją pracę. Dostałam telefon, podobnie jak moi koledzy i koleżanki. Słuchaj, czy jesteś w stanie pomóc na tyle, że pracujemy z domu? No szok, no jak z domu? W ogóle stoję w tym domu i teraz mam z domu pracować? No i tak się stało. Najnowszy sprzęt, który trafił do mojego salonu i do kuchni, mnóstwo świateł. Po pierwsze uczenie się też tego, przynajmniej kilku przycisków, które miałam włączyć, bo nad resztą pracowali specjaliści. I program z domu, czyli poranek z domu, prowadzony chyba przez 2,5 miesiąca. Mnóstwo sytuacji nieprzewidywalnych, jak taka z kurierem, gdzie łączę się z Agnieszką Cegielską i nagle dzwoni kurier do drzwi, no ja mam za krótki kabel, więc nie przebiegnę od razu. Ale to są fajne momenty, bo też widzowie pisali o tym, że wpuściliśmy ich do swoich domów, tak? Pokazaliśmy coś, co jest wyjątkowo prywatne, ale pandemia nas do tego zmusiła. My pracowaliśmy całkiem inaczej. To, że w ogóle dziś jest tak dużo ludzi, że możemy tak bezpośrednio ze sobą rozmawiać, to jest rewelacyjne uczucie, za którym my tęskniliśmy. My w ogóle tęskniliśmy za sobą. Z niektórymi osobami nie widziałam się od roku, więc no, pandemia nauczyła nas wszystkich czegoś wyjątkowego i chyba pokazała, jak ważni są ludzie wokół, jak ważne są relacje, jak ważne jest to zaufanie i jak dobrze, mam nadzieję głęboką, że będziemy wracać do normalności.